Bonjour, bonjour. Z mojego ostatniego biegania wyszło tyle, że przebiegłem aż 3 razy. A dzisiaj jest sobota, piękny poranek, trochę chłodny, bo tylko 15 stopni i idziemy na śniadanie. Właśnie mieliśmy spotkanie i pogawędkę krótką z bardzo miłą starszą panią, francuską. Ja tam 5/10 rozumiałem, Tomek z nią rozmawiał. I taka starsza pani, chyba samotna, więc mówi, zobaczyła, że idziemy z kamerą i mówi, że zagada do nas, bo już dzisiaj jest bardzo smutno, że ludzie się do siebie nie uśmiechają, nie rozmawiają ze sobą, a jak się do kogoś na ulicy zagada, żeby chwilę popytać, co i jak, to się wszyscy dziwnie patrzą. Już sobie usiedliśmy w przyjemnej knajpce niedaleko dworca w Nicei. Nazywa się to French Cafe. Nigdy tu jeszcze nie jedliśmy. Nazywa się French Cafe, ale zamówiliśmy sobie śniadanie amerykańskie. Śniadanie nazywa się American Morning i jest tam tak. Za 9,90 euro dostaje się tak 3 pancakesy, kawa, omlet z bekonem i do tego sok pomarańczowy świeży. Także Tomek zamawia, bo zamawia się tutaj przy kasie i zaraz będziemy jeść. I okazało się, że to wcale nie jest dobra restauracja, tylko jakiś obrzydliwy, paskudny fast food i już tu więcej nie przyjdziemy. Dostaliśmy naleśniki, które pani podgrzała po prostu w mikrofalówce. Jedyne świeże to był sok wyciskany z pomarańczy. I wygląda no, jak fast food, no. Obrzydlistwo, nie takiego śniadania chcieliśmy. Proszę Państwa, za śniadanie jesteśmy średnio zadowoleni. Już na pewno nie przyjdziemy, przynajmniej sok pomarańczowy jest dobry. Po tym niedobrym śniadaniu wróciliśmy do domu. Poszliśmy jeszcze wcześniej na spacer, a teraz sobie zamówiliśmy z Deliveroo jakieś indyjskie jedzonko i czas na lunch. Dlaczego to robisz? I pojedliśmy już lunch. I żeby tak do końca nie zamulić w domu, to idziemy do Muzeum Sztuki Naiwnej. To jest niecałe 2 km od miejsca, w którym my mieszkamy. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego jest. Ja za muzeami generalnie nie przepadam, ale w ramach spaceru i rekreacji się przejdę. Ten oszklony budynek, taki trochę niebieskawo, z niebieskimi szybami, to jest szpital Lenwala. I Lenwal to był Polak, polski arystokrata, który tutaj mieszkał. Jego syn zmarł w Nicei i został pochowany, gdyż nie było żadnej placówki leczniczej, która mogłaby go wyleczyć w tamtych czasach. Więc on założył fundację swojego imienia, która zbudowała ostatecznie szpital. Pewnie to nie jest ten oryginalny pierwszy szpital, ale cały czas ma tą samą nazwę, szpital imienia Lenwala,
który został właśnie zapoczątkowany przez Polaka. Już myśleliśmy, że muzeum zamknięte, ale okazało się, że trzeba nacisnąć guzik. Wtedy pan otwiera bramy i mamy prywatną wizytę. Jest to Międzynarodowe Muzeum Sztuki Naiwnej, cokolwiek to jest. Anatole Jakowskiego, też nie wiadomo kto to jest, ale może się dowiemy. Jakieś dziwne rzeczy, same dziwne rzeźby, takie z długimi rękami powykręcane. Nie rozumiem. I już jesteśmy po wizycie w muzeum. Bardzo ciekawe prace. Bardzo mi się ten styl podobał. Taki trochę kreskówkowy, jakby można powiedzieć. Niestety w środku nie można było nagrywać, bo jakieś zakazy mają i takie inne rzeczy, więc musiałem zostawić w recepcji muzeum kamerę i nie było nagrywania w środku. Ale polecam, bo są bardzo fajne prace. Jest tych trzech polskich artystów i jednego oczywiście, bo ja tak ze sztuką to się za bardzo nie zaprzyjaźniłem nigdy, ale jest na przykład Nikifor. Są trzy prace Nikifora tutaj. Koleś się skichał, aż wszystkie gołębie uciekły. Wizyta w muzeum dobiega końca. Już zaraz stąd wychodzimy. Warto je odwiedzić. Z tym, że tutaj jest brama zamykana. Nie wiem dlaczego, czy się boją, czy co, bo to jest trochę tak na uboczu do muzeum. I jak będziemy wychodzić, to musimy iść tam do pani do kasy, powiedzieć, że chcemy wyjść. Wtedy naciśnie guzik, brama się zacznie otwierać i wtedy musimy szybko, szybko biec, żeby zdążyć, zanim się zamknie znowu. Brawo! System zadziałał, brama się otwarła. To co robimy? Do domu idziemy chyba, nie teraz. Na deser i kawę. Nie chcę deseru, się wody napiłem. Na Lazurowym Wybrzeżu niestety coraz więcej palm zaczyna chorować. Są jakieś takie żuki, które atakują te palmy i je wyżerają od środka, dzięki czemu palmy tracą część tego swojego tam drewna, czy z czego one są zrobione. I takie chore palmy, mimo że ma liście i wszystko ładnie rośnie, niestety, ale trzeba wycinać. I coraz więcej palm w Nicei właśnie jest wycinanych, niestety. I niedługo na Lazurowym w ogóle nie będzie żadnych. I tak właśnie niestety coraz więcej palm w Nicei kończy swoje życie. I w drodze powrotnej jeszcze minęliśmy taki mały park, niepozorny. Taki dosyć zaniedbany, ale chyba jakiś stary był kiedyś, bo jakieś stare rzeźby, tu są kolumny, jakieś dziwne takie wieżyczki, budyneczki, nie wiadomo co to. Muszę stwierdzić, że całkiem ładny i przyjemny ogród, mimo że z dwóch stron są takie dosyć duże bloczki, niezbyt ładne, ale za to jest tutaj za mną budynek miejskich archiwów. Wróciliśmy już do domu, pospacerowaliśmy trochę, nawet całkiem sporo czasu. Teraz czas na kawę, mały relaks i pewnie jakiś film sobie obejrzymy albo serial. Wiesz o tym, że możesz ze mną porozmawiać. Tak, a w czym problem? I tak nam oto zleciał cały dzień. Jeszcze na sam koniec piękny zachód słońca z pięknymi kolorami. Nie wiem, czy tu będzie coś widać, ale naprawdę bardzo ładne kolory. Tak jest delikatnie pomarańczowo i łososiowo. Dlatego żegnam się na dzisiaj. Mam nadzieję, że wycieczka wam się podobała. Proszę o zasubskrybowanie i kciuk w górę, a jeżeli się nie podobała, to też proszę o zasubskrybowanie i kciuk w górę. O Jezu, prawie mi kamera spadła. I do zobaczenia następnym razem.